W dzisiejszym filmiku pokazujemy platformę, za pomocą których uczymy się języków obcych. Ale uczymy się języków obcych konkretnie pod egzaminem. Dodatkowo, pod koniec tego filmiku podam Wam kod rabatowy, z którym kupicie kursy przygotowujące do egzaminów prawie 120 zł taniej. Zapraszam do oglądania. Hej wszystkim, z tej strony Kejta. Przygotowanie na egzaminy to ciężka sprawa. Nie tylko musimy poznać język obcy, aby mieć odpowiedni poziom, żeby w ogóle startować do danego egzaminu, ale z drugiej strony musimy się również przygotować pod egzamin. Przygotować pod egzamin, czyli dowiedzieć się, jak wygląda ten egzamin, jaka jest struktura egzaminu, jakie umiejętności są wymagane, tego typu rzeczy. Jeśli uczymy się samodzielnie, musimy tak planować naszą naukę, aby połączyć jedno i drugie. Wszystko dobrze, ale jeśli jednak mamy mało czasu na przygotowanie na dany egzamin, to pojawia się problem, bo wtedy to jest walka z czasem i trzeba się uczyć naprawdę po kilka godzin dziennie. To kilka godzin dziennie nie mam na myśli 2-3 godzin, tylko mam tutaj na myśli liczby takie jak 6, 7, 8. Jeśli chcielibyśmy się uczyć samemu i również samodzielnie tworzyć plany nauki, niestety tak to wygląda. Chciałabym Wam jednak pokazać platformę, za pomocą której możemy połączyć tę naukę. Połączyć, to znaczy jednocześnie uczyć się języka, typowo języka, ale z drugiej strony jednocześnie przygotowywać się pod egzamin. Za pomocą tej platformy możemy przygotowywać się do najpopularniejszych egzaminów językowych z angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i chińskiego. Ja sprawdzałam kurs do FC, bo to o tym egzaminie piszecie mi najczęściej i mam nadzieję, że ta moja rekomendacja pomoże Wam w przygotowaniu na ten egzamin. Ale bez zbędnego gadania, zobaczmy, jak wygląda ta platforma. Zacznijmy od tego, co widzimy najpierw na platformie Global Exam. Jest ona podzielona na kilka części, które widoczne są po lewej stronie. Te części to odpowiednio egzaminy, plany nauki, ściągi językowej powtórki, statystyki, blog oraz oprowadzenie po platformie. Oprowadzenie, czyli pokazanie najważniejszych funkcjonalności platformy Global Exam. Znajdziesz tutaj link również do zostawienia polubienia na Facebooku. Zacznijmy od działu związanego z egzaminami. Tutaj mamy moduł treningowy, w którym dopiero się uczymy oraz moduł egzaminacyjny, w którym testujemy siebie w warunkach typowo egzaminacyjnych. Moduł treningowy podzielony jest na cztery części, które znajdziemy na egzaminie, czyli czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, mówienie i pisanie. Każda z tych części podzielona jest na kolejne mniejsze cząstki, gdzie mamy zebrane zadania ćwiczące daną część. Te ćwiczenia później możemy znaleźć w planach nauki, w których platforma proponuje, czego powinniśmy się uczyć i w jakiej kolejności. W module egzaminacyjnym znajdziemy próbne egzaminy, które rozwiązujemy w takim czasie, jaki mamy na prawdziwym już egzaminie. Tutaj sprawdzamy po prostu, jak nam idzie to rozwiązywanie i nad czym musimy jeszcze popracować. W planach nauki mamy za to zaproponowany dany plan treningowy, jak powinniśmy się przygotowywać do tego egzaminu. Każdy z tych planów nauki ma określoną ilość godzin oraz skupia się odrobinę na czymś innym. Do tych tematów są przyporządkowane odpowiednie zadania, które możemy znaleźć na platformie. Każdy z tych treningów podzielony jest na części, w którym mamy tematy oraz przyporządkowane tym działom zadania podobne do tych, co będą już na prawdziwym egzaminie. Podczas wykonywania tych zadań wybieramy odpowiedzi i w dowolnym dla nas momencie, wiadomo, po odpowiednim zastanowieniu się, możemy sprawdzić, czy nasz wybór był prawidłowy. W ten sposób rozwiązujemy daną jedną partię planu nauki, a pod koniec każdego zadania otrzymujemy feedback, w którym dowiadujemy się, dlaczego dana odpowiedź była prawidłowa, a inne nie. To trochę tak, jakbyśmy uczyli się z nauczycielem, ale tutaj nie mamy nauczyciela, ale mam świetną platformę do nauki. Przy tej części z planami nauki mamy również statystyki. W tych statystykach widzimy, jakie są nasze najlepsze wyniki z testu, jaki jest nasz średni procent prawidłowych odpowiedzi oraz czas, który do tej pory poświęciliśmy na rozwiązywanie zadań z danym jednym planem nauki. I dodatkowo, to nie jest tak, że możemy wykonywać tylko jeden plan nauki jednocześnie. Możemy dodać jednocześnie drugi i trzeci plan, ale wiadomo, to będzie wymagało od nas jeszcze większego zaangażowania czasowego. Ale jeśli jednak mamy mało czasu na przygotowanie na ten egzamin, hej, tonący brzytwę się chwyta. Plany nauki są tak podzielone, aby ćwiczyć wszystko to, co będzie na tym egzaminie. To znaczy, ćwiczymy odpowiednio czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, mówienie, pisanie. Tak, dobrze usłyszeliście. Ćwiczymy tutaj pisanie oraz mówienie. Nauka mówienia oraz nauka pisania jest tutaj zrobiona w taki sposób, aby tego nie pomijać. Są osoby, czytajcie ja, ale wiem, że nie tylko, które tak naprawdę naukę mówienia oraz pisania zostawiają na samym szarym końcu. No bo czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, najważniejsze. Niestety, brak skupienia się na mówieniu oraz na pisaniu może skończyć się tragedią. A tutaj platforma Global Exam wychodzi naprzeciw osobom, które tak jakby zawsze stawiają to pisanie i mówienie na szarym końcu i tak naprawdę motywuje nas, aby nie przestawać. Z jednej strony to jest motywowanie, a z drugiej strony to jest po prostu tak jakby przypilnowanie, że akurat, dobra, okej, dziś mamy zająć się pisaniem, dziś mamy zająć się mówieniem. To jest dużo.
Okej, ale co się stanie, kiedy któraś z naszych odpowiedzi będzie nieprawidłowa? Jeśli któreś z zadań rozwiążemy nieprawidłowo, albo też nie wiemy, jak je rozwiązać, otrzymujemy odnośnik do innej strony w serwisie. Ten odnośnik może być albo do zagadnienia gramatycznego, albo też do zagadnienia związanego ze słownictwem. Jeśli chodzi o gramatykę, to mamy nazwę umiejętności, np. given reasons as for and with. Następnie mamy tam ściągę, w której mamy wytłumaczone, dlaczego coś jest ważne, tak samo jak i przykładowe zdania, w których zostało użyte dane zagadnienie oraz szybkie podsumowanie danego materiału. Jeśli chodzi o strony związane ze słownictwem, to są one pogrupowane w dane zagadnienia. Tam słowa mamy wytłumaczone w języku, którego się uczymy, tak jak i przykładowe zdania przedstawiające zastosowanie danego słówka. Czyli słownictwa w danym języku, na przykład angielskim, uczymy się w języku angielskim. Nie ma żadnego tłumaczenia na język polski. Potem, do danego zagadnienia, czy to do gramatyki, czy do słownictwa, są zadania sprawdzające, czy rozumiemy dany materiał, czy też nie. Tutaj sprawdzanie wygląda podobnie jak przy zadaniach egzaminacyjnych, czyli w odpowiedzi dostajemy wynik, tak jak i wytłumaczenie, dlaczego taka odpowiedź, a nie inna. Teraz zobaczmy, jak wygląda część związana z ściągami językowymi. Gdy wejdziemy bezpośrednio w ściągę językowej powtórki, dostajemy pytanie, w jaki sposób chcemy się dzisiaj uczyć. Możemy uczyć się na podstawie wybranego egzaminu, w tym wypadku FC, poziomu językowego od A1 do C2 oraz na podstawie umiejętności językowej, którą chcemy ćwiczyć. Ja testowałam kurs do nauki angielskiego, ale miałam również dostęp do nauki hiszpańskiego oraz francuskiego. Tutaj hiszpańskiego i francuskiego mogą się uczyć albo według poziomu od A1 do C2, albo też na podstawie umiejętności językowej. Osobną częścią platformy Global Exam są również statystyki. Tutaj mamy wskaźniki takie jak ilość zrobionych sesji, średni wynik, całościowy czas korzystania z platformy, tak jak i średnią z odpowiedzi z danej jednej umiejętności językowej, na przykład czytanie ze zrozumieniem. Tutaj mamy odnośnik również do bloga Global Exam. Na tym blogu mamy posty, które pomagają jeszcze lepiej przygotować się na egzamin. Czy to posty, które pozwalają osiągnąć jeszcze lepszy wynik, czy też posty opisujące egzamin, aby w efekcie osiągnąć lepszy wynik. Po opisie platformy myślę, że przyszedł czas na moje wrażenia. Ja najbardziej zwróciłam uwagę na oszczędność czasu. Po samodzielnej nauce języka niemieckiego na maturę rozszerzoną w rok oraz po egzaminie z języka japońskiego, a teraz jeszcze przygotowuję się do innego egzaminu, widzę, że jednoczesna nauka, jednoczesne przygotowywanie się, to jest ogarnięcie, w jaki sposób przeprowadzony jest dany egzamin, jak najlepiej przygotować się oraz wyćwiczyć przygotowanie do tego egzaminu, to jest ciężko. To jest ciężko czasowo. Zwłaszcza jeśli jesteście osobami takimi jak ja i pomysł, że chcecie zdawać egzamin, pojawia się tak o. Tutaj za pomocą tej platformy możemy to połączyć. I okej. Same funkcjonalności platformy to jest jedno, ale moim zdaniem najważniejsze jest również to, że ta platforma Cię pilnuje. Przez pilnowanie mam na myśli to, że żadna z tych części, które będą sprawdzone na egzaminie, nie będzie pominięta. Tak jak powiedziałam wcześniej, mam wrażenie, że najbardziej zawsze kuleje mówienie oraz pisanie, że na to najmniej poświęca się uwagę. Tutaj więc jesteśmy jednocześnie pilnowani, ale z drugiej strony motywowani. Tutaj nie dość, że mamy pozytywny feedback, to w dodatku jeszcze za pomocą właśnie tych procentów, statystyk, możemy zobaczyć, jak udało nam się polepszyć nasz poziom. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie ujęła i jeśli oglądacie mnie od dawna, to wiecie, że na to zawsze zwracam uwagę. Przystosowanie danej platformy, kursu, książki pod style nauki, czyli pod to, czy ktoś jest wzrokowcem, słuchowcem, czy też kinestetykiem. Większość materiałów do nauki jest przystosowana głównie do wzrokowców, czasem do słuchowców. Dla kinestetyków niestety jest dość ciężko stworzyć materiał, bo z jednej strony mówi się, że kinestetycy potrzebują ruch oraz dotyk. Nie tylko o to chodzi u kinestetyków. Bardzo często pomaga również tworzenie historii. Tworzenie historii albo opisowe przedstawienie danego materiału. Tutaj, na tej platformie, części związane z nauką słownictwa oraz z nauką gramatyki są zrobione tak, aby również i kinestetyk mógł odnieść z tego jakąś korzyść. Ja jako kinestetyk, jak to zobaczyłam, ja byłam w siódmym niebie. Wiadomo, nie każda część platformy jest przystosowana pod style nauki, no bo hej, to jest platforma jednak przygotowująca pod egzamin. Okej, mamy opis platformy. Mamy powiedziane moje zdanie. I jeszcze została kwestia ceny. Tak jak wspomniałam wcześniej, mam dla Was przygotowany kod rabatowy. I z tym kodem rabatowym możecie te kursy kupić 120 zł taniej. 120 zł. Dobrze usłyszeliście. Te kursy są w normalnej cenie 420 zł. Ale z kodem rabatowym, który właśnie widzicie tutaj na ekranie, są one za 299 zł. To jest prawie 120 zł zniżki. Dostęp do tego kursu możecie kupić w sklepie internetowym Szkoły Językowej Cambridge School of English w Warszawie. Link do sklepu, tak samo jak link, gdzie znajdziecie potrzebne dane, aby zalogować się i przetestować tę platformę, znajdziecie w opisie do tego filmiku oraz w przypiętym komentarzu. Ale okej, moi drodzy, to byłoby na tyle w dzisiejszym filmiku. Dajcie mi znać, co sądzicie o tej platformie i mam nadzieję, że teraz egzaminy językowe nie będą dla Was takie straszne. Pa, pa, moi drodzy, kocham Was!